Cześć, ja się macie bliska, ja jestem Sky, a to jest Titanfall. Dokładnie tak. Gramy oczywiście w wersję beta. Nie mam oczywiście dostępu do pełnej wersji. Wiesz, owa ukaże się 13 marca chyba. Też sądzę. Może i tak, może i nie. Może wam kłamie, może i nie. Dobra, dziska, w takim bądź razie jedziemy z trybem Hardpoint. I jest to tryb, w którym to jest zwyczajna dominacja, znana nam oczywiście z Call of Duty, czy też to serii Battlefield. Okej. First Blood. Pierwszy raz zrobiłem First Blooda w tej grze, tak więc jestem z siebie dumny. Dobra. Nie wiem ogólnie co powiedzieć o samej grze, gdyż gameplay jest naprawdę bardzo przyjemny. Nie mogę mu nic zarzucić tak naprawdę. Jest on bardzo naprawdę... różni się naprawdę od innych gier. Oczywiście first person shooterów, multiplayer typowo, nastawionych oczywiście typowo na multiplayer. Ale jest to ciekawe doświadczenie, naprawdę, nie mogę powiedzieć nic złego o tej becie. Jest to beta oczywiście, tak więc niektóre bugi da się naprawdę wybaczyć. Ale chyba się nie dojrzałem jakichś większych bugów w tej grze, niż by chociażby patrząc na inne bety, jakie to wcześniej oczywiście grałem. Naprawdę, jeśli chodzi o płynność, gra naprawdę stabilnie się utrzymuje. W jakichś tam oczywiście klatkach na sekundę. W tej chwili jest on na... Ta liczba jest równa 50. Zgarnęli mnie już. No ale nie jestem jakimś mistrzem tego Titanfalla. Już naprawdę to chyba nie jest gra dla mnie. Ale muszę powiedzieć, że się gra przyjemnie. Tak naprawdę trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby cokolwiek zrobić. Szczególnie jak już... Jeśli chodzi o walkę, później się pojawią tytany. No ale mówię, kurczę, gra się przyjemnie. Tak naprawdę nic nie można zarzucić. Jeśli chodzi o samą grę, co tu dużo o niej mówić. Mamy pilotów. Piloci są to oczywiście żołnierze, którymi kierujemy z samego początku. No i oczywiście ci, którzy kierują tytanami, no nie? Tytany, jak wiemy, możemy wezwać z orbity. Ja chyba właśnie to zrobię, tak więc wyjdźmy sobie na zewnątrz, ładnie popatrzymy, jak oby się pokaże. Tak więc jest to oczywiście mój tytan, wierny, i czeka po prostu, aż mu wydam rozkazy, które tu właśnie widzicie tutaj. Guard Mode, jest to pierwszy z trybów tytana i on po prostu będzie sobie ładnie stał i patrolował. Teraz włączyłem follow moda i on oczywiście będzie stawał się teraz moim wiernym pieskiem, czego nie mieliśmy oczywiście w Call of Duty. Nie, było to oczywiście. No ale to jest o wiele większy i chyba fajniejszy. Dobra, wbijmy do niego. I tak teraz więc... Tak wygląda więc... What the fuck się stało? No. Kurde, tytan tu wskoczył. What the fuck? Koleś mi z tyłu zgarnął. Tak to wyglądało. Już nie wiem jak on to zrobił. Bo nie wiem czy to była chyba ta broń, o której myślę. To chyba nie było SMG. Chociaż bardzo podobne. Coś tu się dzieje. Siemasz. A kurde. Nie, naprawdę, egzekucja jest... O, praktycznie klasyczne skręcenie karku. Nic ciekawego. Oczywiście jeszcze możemy wykopywać kopniaki, które są w miarę widowiskowe. Oczywiście widowiskowe, czy też nie? Nie, ostatnio po prostu miałem jakby większą okazję ku temu wykonywać lepsze te kopniaki, gdyż ludzie po prostu dalej odlatywali. O cholera, koleś mnie zdjął. Ja tutaj sobie ładnie nakrzaniałem, nie wiedziałem, że to był wrogi tytan. Bo koleś po prostu tutaj tylko tytana zostawił i on sobie nie włączył go na guard mode ani nic. Tylko po prostu sobie dziewko stało i nic nie robiło. Wow. To były spadki FPS-u. Do 28, nie. Było tego mniej. Ale już jest dobrze. O. Wybombowałem tytana.
Udało mi się uciec. Jestem z siebie dumny. To się tytany leją, no nie? Nie, pomóżmy im trochę. Dobra. Pokażmy tego skurczynkowi. O kurde, koleś wyszedł. Musimy tu uważać. Wbijamy jeszcze raz i po prostu lejemy go po cylindrze i spadamy sobie. Tak więc to się robi, to w ten sposób, oto o. Nie wiem, czy to był ten koleś. Ten sam kupiłem rozwaliłem tytana. No ale dobra, mniejsza o to. Zbijmy naszego skurczybyka wiernego. Siemasz, brachu. Dobra, rozwalmy tutaj trochę skurczybyków. O, dawaj skurczybyku, nie uciekaj mi tutaj. Bring it! Koleś biega dookoła jak opętany. Koleś go zgniótł po prostu. Tamten się przewrócił. Jest to, co też mogę tu powiedzieć więcej o tytanach. Jest naprawdę bardzo ciekawy first person shooter i naprawdę polecam każdemu, kto jest fanem takich strzelanek. Czy jest ono na pewno czymś innym, nie jest ona tym samym. O kurde. A nie, to ja byłem. Myślałem, że koleś po prostu... Walka tytanów. Na pierwszy... Nachrzaniamy się po piersiach. Wow. Okej, dobra. Udało mi się. Automatyczna ewakuacja czasami się jednak przydaje. Dobra, przejmijmy C. Już nie mogę wysłowić, naprawdę. Tyle się tutaj dzieje. To jest właśnie gra jedna z niewielu, przy której naprawdę ciężko jest cokolwiek komentować. W kodzie jakoś mi to idzie lepiej. Tutaj naprawdę trzeba się nieco skupić na tej rozgrywce. I właśnie to chyba ją różni od tych innych. Rzecz jasna, rozgrywek. Wbijamy na tytana. Okej, nice. Otwieramy klapę i nachrzaniamy po prostu po mózgu. I pięknie. Dobra, spadamy. Dobra. Pięknie, tytan rozwalony. Więc możemy po prostu być dumni z siebie, że robimy coś takiego. Robotę po prostu odwalamy i tutaj w zasadzie wszystko, co powinniśmy zrobić. Te, co widzimy, to nie są prawdziwi gracze. Są tak zwani granci. Czyli boty tak zwane, które po prostu mają tam jakieś swoje znaczenie na tym, że polu bitwy. Więc możemy po prostu wpaść na grupkę takich botów, myśląc, że to są prawdziwi gracze i kurczę myślimy, jestem trupem tak naprawdę. Jest czterech graczy kontra ja, nie mam szans. Po chwili się dowiadujemy, że takich gości sprzątamy i kurde, jednak jestem dobry w tą grę. Ale miałem po prostu fuksa. No i tutaj ku mojemu zdziwieniu oczywiście są to boty. Tak to bywa niestety. Ale sądzę, że jest to dobry aspekt tego. Tak więc mamy teraz epilog. Jak widzieliście, wygraliśmy już ten mecz. Ale teraz nie możemy dopuścić do tego, aby drużyna przeciwna dotarła do ewakuacji. Musimy po prostu temu zaprostać. Sprostać. Już nie mogę słowić. Jak widzimy, mamy tutaj zarąbiste naprawdę poruszanie się. Mamy w dupie tak zwany plecak odrzutowy. Rakietowy. Okej, dobra. To chyba już więcej pilotów nie złapiemy. Chyba wszyscy są martwi. Wow, tam jest tytan. O! I koleś mi skręcił kark, tak więc zobaczcie, jak to wyglądało. No, ciekawie. Bo był to mój kark oczywiście. Więc zaraz patrzymy, jak tutaj właśnie milicja ucieka po płochu oczywiście. O dziwo nie udało nam się zniszczyć tego statku. No ale trudno. Musimy sobie to wybaczyć. Zwycięstwo musi nam wystarczyć.
No cóż, wszystko, mam nadzieję, że gameplay wam się w miarę spodobał. Oczywiście lajknijcie to, żebym wiedział po prostu, że gra wam się podoba. Czy może dać jakąś wiadomość, czy kupić tą grę w ogóle. Naprawdę nie wiem. Mam mieszane uczucia z tą grą tak naprawdę. Jest ona naprawdę bardzo dobra. Aczkolwiek nie czuję jakiegoś takiego zapału, aby ją zakupić. Jeszcze naprawdę będę nad tym rozmyślał, będę oglądał gameplaye. No i opinie innych ludzi na temat tej gry. Ona jest naprawdę bardzo świeża, tak więc... Zobaczymy. Dobra, Liska, ja kończę. Trzymaj się, do zobaczenia i cześć.